Uwaga, imperialiści! Wraz z Enebą przygotowaliśmy dla Was konkurs, którym do wygrania jest jedna kopia Crusader Kings 3. Konkurs trwa do końca tego miesiąca. Co prawda to jest długi czas, ale Anusz, jeżeli wygracie, przekażecie swoją kopię drugiej połówce. Jak zwykle macie 7 sposobów na dołączenie. Im więcej z nich wykonacie, tym macie większe szanse na zwycięstwo. Linki w opisie. Hej, witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lokas w bardzo dziwnym Królestwie Polskim. I tutaj coś nam się w Czechach podziało, a mianowicie w międzyczasie wsparłem, jak pamiętacie, teraz już króla Leopolda w jego tutaj dążeniach do tronu czeskiego. Troszeczkę nieświadomie, bo myślałem, że on się broni przed agresją węgierską, a zdobył tytuł króla Czech. Co jest dla mnie oczywiście dobrym rozwiązaniem, bo dziedziczy ten tron Piast. No, tylko straciłem księstwo, co jest bardzo, bardzo złe. Może kiedyś w przyszłości to odbijemy, zobaczymy, jak rozgrywka nam się dalej tu potoczy. Niespodziewanie narodził mi się też jeszcze w międzyczasie książę Michał I, oczywiście z Piastów, oraz księżniczka Krystyna z Polski. To oznacza, że po śmierci mojego Bolesława, no niestety powstanie Królestwo Polskie osobne do Królestwa Rusi. Ale czy to jest takie złe? W tym momencie Piastowie posiadają dwóch władców oraz jednego władcę poprzez małżeństwo, co dość nieźle zwiększa tutaj prestiż całej naszej dynastii, a za niedługi czas, jeżeli dobrze liczę, 30-40 lat, będziemy posiadali aż 4 władców na różnych tronach, tylko muszę wykombinować, jak zdobyć jeszcze tron węgierski, bo to nie jest aż taka łatwa sprawa. Zaatakowaliśmy tutaj terytoria pruskie, żeby raz na zawsze pobić to księstwo. Mam nadzieję, że nam się to uda. Mamy 8 tysięcy na ich 2 tysiące niecałego wojska, więc raczej nie powinno być tutaj większego problemu w tej wojnie. No i kolejne tutaj księstwo Pomorza zostało podbite. W sumie moje dobre pytanie brzmi, czy ja je tytuł zdobyłem, czy odziedziczyłem, czy co się wydarzyło? Boże, już mam tyle tych tytułów, że się... Znaczy nie Pomorza, pruskie. Czy co się tutaj wydarzyło? Ile ja mam sojuszy? Chociaż okazało się, że tutaj Królestwo Mazurskie akurat mamy do czynienia z nim, więc to będzie wojna z Estonią o te terytoria. Żebym mógł ostatecznie je zdobyć. O, więc lecimy tutaj na ziemię chełmińską, gdzie skrywa się nasz ukochany tytuł. Powiem wam, że ta umiejętność przedłużenia sobie życia na koniec, przecież praktycznie 76 lat już od dawna powinien gryźć ziemię, a tu proszę, on płodzi dzieci, mamy już 8. Wygląda na to, że po podbiciu tych ziem muszę od nowa utworzyć dany tytuł, co jest dość takie dziwne, ale tytuł został utworzony i tutaj takiego pana sobie upatrzyłem. Dam mu ten tytuł Mazowsza, Boże, czemu ja to mylę? I tak, on ma moją córkę 3-letnią, sam ma 50 lat, więc może być z tym problem, ale najwyżej tytuły do mnie wrócą. Takie małe niedopatrzenie z mojej strony, niestety, na wiek naszego tutaj dziedzica. Ale ta moja królowa Agnieszka tutaj zwaliła sprawę, poślubiła jakiegoś nowego króla i teraz wychodzi na to, że zmienił się tutaj dom. Nawet nie są moi dziedzice i do tego jeszcze mój wnuk umarł. Muszę ich wybić. Nie będzie to chyba aż takie trudne. Córeczko, mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Ale chyba nie będzie nam dane tutaj przeprowadzić tych rzeczy, ponieważ mój władca umrze za niecały rok. Niestety. No jestem ciekaw bardzo, co się nam tutaj wydarzy. No i niestety, mój król Bolesław zmarł w wieku 78 lat, a przeżył 53 lata jako władca. Niech żyje król Łukasz I. I tak jak się spodziewaliśmy, Ruś nam się uwolniła, jest osobnym krajem. Ale tylko tyle? Ciekawe, że te terytoria pozostały w domenie króla Łukasza. I czy my możemy tutaj zawrzeć sojusz? Niestety nie. Ponieważ ma roszczenia do tytułu. On nie utrzyma tego tutaj wszystkiego bez naszej pomocy, co jest bardzo, ale to bardzo złe.
ale liczba królów z mojej dynastii właśnie wzrosła. Król Łukasz I, widać, że ma tutaj fokus na dyplomację, ale dziedziców ma, więc już chyba, chociaż możemy też dokończyć to drzewko, bo nie zmienia to faktu, że jest dość fajne. Więc tak, uzbierzemy, żeby się skupił jeszcze na rodzinie, jeszcze na kolejnym poszerzeniu potomstwa. Nasze możemy odpuścić Królestwo Pomorza, Królestwo Prus. Jeszcze komuś je też możemy przekazać. Jak mówiłem, najważniejsze jest to, żeby wszędzie byli po prostu Piastowie. A król Bolesław, jak widzicie, odziedziczył geniusz po swojej matce. Szykuje nam się wspaniały następca. No, mój król przyszły Bolesław, niestety nie Łukasz, jest bardzo ciekawskim dzieciakiem, co jest dość dobrą cechą, tym bardziej, że jest geniuszem. No i niestety, to co zawsze się dzieje, kiedy nowy władca obejmuje tron, bunty, jeszcze raz bunty. Tej wojny domowej raczej bym nie wygrał, więc tak, zgodzę się na ich warunki, musiałem obniżyć o jeden poziom Crown Authority, które sobie podwyższę za te kolejne 15 lat. Nie jest nam to jeszcze potrzebne tak naprawdę, dopóki nie rozwiniemy High Medieval i odpowiednich praw zmieniających sposób naszego dziedziczenia. No i niestety dziwne rzeczy się tutaj nam dzieją. Ledwo co zawarłem sojusz z Czechami, a ci już mnie wzywają do jakichś wojen, w których niekoniecznie chcę brać jakikolwiek udział. No a cóż, poradzimy. Lećmy tutaj razem, tym bardziej, że tym razem walczymy z dość silnym Imperium Świętego Romana. Co jak co, rodzina musi trzymać się razem przecież, nie? Ja wiedziałem, że tak się to zakończy, jak on to odziedziczy. No niestety, stracił Królestwo Rusi na rzecz Królowej Spyslawy. O Boże, trzeba będzie zaatakować i oczywiście pomóc tutaj naszemu bratu odzyskać tron. Tylko poczekajmy, niech może dojrzeje. Niestety, no nie chce z nami sojuszu, a szkoda, bo ja bym mu pomógł. Głupia mechanika. Czekajcie, ja mam wojnę jeszcze z Imperium Bizantyjskim? What the fuck? Wiecie co, postacie, które są tutaj nieśmiałe, to jest jakaś tragedia totalna. Bo realnie... Czekajcie, czyś ty zmienił mi wiarę? What the fuck? Karasim, cokolwiek to jest. Czemu on mi znowu zmienił wiarę? To, co to jest jeszcze? Jewish Faith. Ja chcę katolicyzm. Co tu się wydarzyło w ogóle? O Boże, potrzebuję tylko 3000 punktów piety. Na szczęście Bolesław nie popełnia błędu ojca i jest cały czas katolikiem. I niestety wybuchła mi wojna domowa, która może dla nas bardzo, ale to bardzo źle się skończyć, bo oderwałem aż tylu księstw albo hrabstw od naszego kraju. Może być dość ciężko, chociaż przewidziałem tutaj wybuch tej wojny domowej. No i moja intryga zmierza do zabicia przywódcy frakcji. Poprzednio zakończyłoby to wojnę domową, a teraz zobaczymy, co się stanie. No niestety, takie rzeczy się dzieją, jeżeli władca danego kraju zmienia wiarę. Noż Boże, co za badziewie. No i pytanie za milion punktów. Czy właśnie kończę wojnę domową, czy nie? Bo przywódca frakcji zginął i wygląda na to, że po prostu się zmienił przywódca frakcji. Jednocześnie księstwo... Nie, tylko księstwo wyszło mi. Jedno księstwo wyszło mi z wojny. Kiedyś coś takiego by zakończyło całą wojnę. Obecnie... O, masakra. Ale przynajmniej mamy szansę coś zdziałać. Niestety przegraliśmy wojnę z Królestwem Węgier. Musiałem oddać tutaj Cieszyn cały. Na szczęście nie jest mój. Kiedyś się zemszczę. W sumie to gdzie jest stolica przywódcy frakcji? Bo na razie to widzę tylko i wyłącznie ich armię, które tutaj są gromione. Aha, tutaj jeszcze mam ziemię. No nie powiem, wojna idzie bardzo, bardzo ciężko, ale już jakoś tutaj udało mi się to wyprzeć. Jakąś wojnę, której poprosiły mnie Czechy, żebym uczestniczył, chyba właśnie ją zakończyli. I wygląda to, że Czechy też przegrały wojnę o to hrabstwo tutaj. Więc teraz przyjdą i mnie wspomogą wreszcie w wojnie przeciwko
tym zdradzieckim hrabiom i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, czy będę mógł im zabrać ziemię. Mam nadzieję, że tak i każdego jednego wyślę na stosy i będę w ogóle wszystkich tam bardzo, bardzo złe rzeczy im będę robił. W sumie teraz lećmy tutaj. Wygląda to, że też moi przeciwnicy zmierzają w tą stronę. Wreszcie udało mi się dopaść wojska tych dzikich, złych ludzi. I czyjś byśmy... No czekajcie, to jakiś kolejny inny event. Nie, myślałem, że rozbiliśmy ich rebelię, ale chyba nie będzie nam to dane. Lećmy za nimi, zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie. Wreszcie koniec tej wojny domowej. Boże, so be it! Wszyscy trafiacie do pudła! Nie myślę, że teraz muszę to wszystko porozdzielać? Nie. Ej, to mimo, że się... Aha. No to okej, no to wszyscy trafili do pudła. Wyjebiście. Ale nasza wojna trwa i do tego jeszcze wojna, w której muszę wesprzeć Czechy. Boże, będąc samemu wymęczonym po tych wszystkich wojnach. Bo ten kretyn zmienił wiarę na judaizm. Może umrzesz? Mogę zabić sam siebie? Więc walki trwają o to, żeby to królestwo przetrwało. Zobaczymy, co nam się uda. Ale to już w kolejnym odcinku, bo ten naprawdę mnie wymęczył. Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!